nazywam się Marta Gierlińska, jestem coachem, trenerką, autorką książki Awake. I chcę na początek zwrócić się do tych z Was, które prowadzą swój własny biznes. Zadam Ci proste pytanie. Czy chciałabyś w codziennym funkcjonowaniu czuć mniej stresu? Większość osób odpowie, że tak. Dlaczego? Dlatego, że prowadzenie swojej własnej firmy bywa stresujące w bardzo wielu różnych obszarach. Jest to związane z dużą odpowiedzialnością, z wieloma obowiązkami, które trzeba pogodzić i jednocześnie z potrzebą posiadania czasu dla siebie, czasu dla rodziny, spędzania jego z dziećmi, z mężem, z partnerem, bądź po prostu odpoczynku. I tutaj nie ma się co oszukiwać. Bardzo wiele osób prowadzących swój własny biznes ma dość spore wyzwanie, ponieważ są różnego rodzaju czynniki wpływające na to, że ten stres jest jednak na tyle wysoki, że odczuwamy go praktycznie każdego dnia. Z drugiej strony warto wiedzieć, że może być inaczej, że są osoby prowadzące swój własny biznes, które mają sposoby i umiejętności na to, aby radzić sobie z tym stresem lepiej niż inni. I tu pojawia się pytanie, jak to zrobić? Jak poradzić sobie z własnym stresem związanym z prowadzeniem własnej działalności lepiej, skuteczniej i efektywniej? Odpowiedzią jest metodologia pracy ze stresem, którą opracowałam w ramach modelu Awake. Ale zanim do tego przejdę, chcę odnieść się do Twojej konkretnej sytuacji. Pracuję z przedsiębiorcami już od 15 lat. I powiem Ci, że zauważyłam pewien wzorzec. Trzy konkretne problemy, trzy konkretne obszary, z którymi zgłaszają się do mnie osoby. Pierwsza z nich to finanse, ponieważ przepływ finansowy związany z rozwojem biznesu i z wieloma innymi czynnikami, dotyczący płatności, dotyczący chęci rozliczenia się z współpracownikami, ze wspólnikami bądź osobami, które po prostu są zatrudnione, to duża odpowiedzialność. I są takie momenty w biznesie, gdy ten przepływ finansowy nie jest idealny, ponieważ kontrahent nie zapłacił w terminie, albo kilku kontrahentów w jakiś sposób oczekiwało wyłożenia na daną część towaru albo daną część usług, a dopiero zapłaci Tobie za 100 dni, za 90 dni, w zależności od tego, jak funkcjonuje Twoja firma. I to są te momenty w biznesie, kiedy pojawia się stres, pojawia się chęć rozwiązania sytuacji. I tutaj potrzebne byłyby sposoby i metody na to, aby sobie z tym poradzić, aby pójść do przodu, aby znaleźć rozwiązanie na to w sposób kreatywny, a nie tylko w sposób reaktywny, do którego jesteś przyzwyczajona. Drugi obszar wyzwań to wyzwanie związane z ludźmi. I tu powiem Ci, że bardzo wielu przedsiębiorców narzeka po pierwsze na relacje z osobami, które są zatrudnione. I to wynika ze zwykłego konfliktu pomiędzy przedsiębiorcą a osobą, która u niego pracuje. Różnica mentalności, różnica w potrzebach, różnica w oczekiwaniach powoduje, że te osoby nie zawsze dogadują się w 100%. A to z kolei wywołuje negatywne emocje, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie i zaburza komunikację pomiędzy nimi. Potrzebne tutaj są konkretne narzędzia do tego, aby przede wszystkim najpierw poradzić sobie z emocjami, a dopiero potem dojść do właściwego poziomu komunikacji. Ale dzięki temu można dużo efektywniej współpracować ze sobą i realizować lepiej te rzeczy, które wynikają z zakresu działań Twojego własnego biznesu. Trzeci obszar, trzeci element to Twój czas dla siebie, ponieważ większość przedsiębiorców, których znam, to są osoby, które stale się spieszą, są zaangażowane w bardzo wiele projektów, są niezwykle ambitne, ale to automatycznie powoduje, że mają dużo mniej czasu dla siebie, dużo mniej czasu na odpoczynek, ale też mniej czasu dla przyjaciół i rodziny. I bardzo często te osoby narzekają na ten deficyt, a to z kolei uruchamia w nich stres. Ponieważ osoba, która dużo pracuje i nie ma czasu, to ma wrażenie, że stale ma dużo obowiązków i jednocześnie nie ma kiedy zająć się sobą, zająć się swoimi emocjami. Tutaj niezbędne jest znalezienie jakiegoś złotego środka, sposobu na to, aby umieć odpocząć, umieć wyciszyć umysł, ponieważ na dłuższą metę będzie to negatywnie wpływać nie tylko na Twoje relacje, ale też na Twoje zdrowie. I tutaj chcę Tobie zaproponować trzyetapowy program, który przygotowałam w ramach moich najbliższych warsztatów Awake.
Po pierwsze, musisz konkretnie namierzyć te obszary działania Twojego biznesu, które wpływają na Twój stres i skoncentrować się na tym, co dokładnie się dzieje w tych obszarach. Czyli znaleźć pewien wzorzec, który stale się powtarza, który się stale powiela. Ten wzorzec działa zarówno na poziomie psychologicznym, jak i na poziomie czysto praktycznym, ponieważ Twój biznes też jest wypadkową pewnych wzorców, które odtwarzasz Ty jako przedsiębiorca, jako właściciel. I znalezienie tych wzorców pozwala uświadomić sobie, w których obszarach zapominam o pewnych sprawach, w których obszarach popełniam błędy wpływające negatywnie na mój sposób funkcjonowania i automatycznie uruchamiające we mnie stres. I trzeci etap to znalezienie metod i konkretnych sposobów na poradzenie sobie po pierwsze z własnymi emocjami, po to, żeby później znaleźć rozwiązania dla tych problemów. Emocje to Twoja siła napędowa. Emocje to bardzo ważny zasób i jeżeli nie potrafisz nim właściwie zarządzać, będzie on wpływał destruktywnie na Twoje codzienne funkcjonowanie w biznesie. Dlatego potrzebne są metody i narzędzia nie tylko na to, aby poradzić sobie z własnymi emocjami, aby wpływać na nie, aby uruchamiać emocje, na przykład motywację, ponieważ też jest związane z napędem emocjonalnym w odpowiednich momentach i wyłączać te negatywne emocje, takie jak lęk, takie jak niepokój, wtedy, kiedy jest to zbędne. I tego wszystkiego nauczysz się na najbliższych warsztatach Awake, które organizuję w maju w Katowicach, w Warszawie oraz w Poznaniu. Jeżeli jesteś zainteresowana, wejdź na stronę www.martagierlińska.pl/sklep. Zapisz się już dzisiaj, a otrzymasz dodatkowe 3 bonusy, kursy online, do tego nagrania relaksacyjne, które pozwolą Tobie każdego dnia radzić sobie lepiej z emocjami oraz e-booka. Zapraszam Cię serdecznie na warsztaty Awake Antistress. Do zobaczenia!